uważam, że Rada Powiatu nie powinna zgodzić się na żadne eksperymenty z udziałem ludzi. Oszczędności są ważne, ale zawsze ludzie są najważniejsi i wszystko, co robimy, powinno służyć ludziom, wszystkim ludziom, także tym z tak zwanego drugiego sortu. Panie starosto, moje słowa na poprzedniej sesji określone jako ostre wzięły się stąd, że ja zawsze stawałem i będę stawał w obronie ludzi najsłabszych, zagrożonych i krzywdzonych. A przecież tu zagrożony jest byt wielu dotychczasowych pracowników naszych szkół i rodzin. A tak na marginesie, nawiązując do wypominania mi przez pana starostę, także poza tą salą, pełnienia przeze mnie w przeszłości funkcji sekretarza PZPR, to wyjaśniam, że w przeciwieństwie do na przykład aktualnej gwiazdy PiS, posła Stanisława Piotrowicza, który w PRL-u był prokuratorem i oskarżał działaczy Solidarności w stanie wojennym. Prosiłbym jednak, żeby się skoncentrować na projekcie uchwały. Już. A ja byłem sekretarzem partii, który pomagał ludziom w rozwiązywaniu ich trudnych problemów życiowych i nierzadko bronił pracowników krzywdzonych przez pracodawców, co zostało mi przez wielu zapamiętane i przekłada się na uzyskiwanie od lat wysokiego poparcia w wyborach. Panie starosto, ostatecznie liczą się niepełnione w życiu funkcje, lecz to, jak traktujemy drugiego człowieka. Projekt przedłożony przez zarząd nie jest dobry. Patrząc na specyfikę naszych szkół ponadgimnazjalnych, dużych szkół, przytoczono szereg argumentów. Rozmawialiśmy dwukrotnie po kilka godzin na komisjach, ja ich nie będę teraz przytaczał. Państwo pozostaliście na te argumenty głusi i mam nadzieję, że wiecie, co robicie, choć jestem przekonany, że nie wiecie, tak przekornie może mówię. Klub Radnych Porozumienia Samorządowo-Gospodarczego po tym szeregu różnego rodzaju dyskusji stoi na stanowisku, że przedłożona przez państwa reforma burzy system funkcjonowania oświaty, nie zapewnia w mojej ocenie i w naszej kolegów należytego funkcjonowania spraw finansowo-księgowych i będziemy głosować przeciwko przedłożonej przez państwa uchwale. Chciałabym wyrazić stanowisko w sprawie utworzenia Centrum Osób i Jednostek. Stoimy przed bardzo ważną decyzją, która została poprzedzona głęboką analizą. Bardzo się cieszę, że ta decyzja została troszeczkę odsunięta w czasie. Mogliśmy szerzej na ten temat dyskutować i przekonywać państwa co do, myślę, skutecznego działania zarządu w tej dziedzinie, w dziedzinie utworzenia Centrum Osób i Jednostek. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość pozytywnie ocenia utworzenie Centrum Osób i Jednostek. Centrum to pozwoli na uzyskanie szeregu oszczędności, m.in. w wyniku lepszego wykorzystania posiadanych zasobów, zmniejszenia kosztów operacyjnych, jak również sprzyjać będzie poprawie jakości procesów poprzez standaryzację, umożliwi także bardziej elastyczne zarządzanie jednostkami. Pan nie może zrozumieć, pomimo dojrzałego wieku, że system rządzenia nasz, obecny, a pana zasadniczo się różnią. Pana system rządzenia był taki, że pan rządził pieniędzmi państwowymi i tam nie było nigdy widać dna. Jak zabrakło, to wzięliście następny kredyt. Nawet na koniec waszej tamtej kadencji nie zapłaciliście ZUS-u, czyli daniny, którą państwowa firma, ja tak mówię, jako firma, nie zapłaciliście. To jest dla mnie jakoby szokujące. Dlatego ja proponuję zmienić nazwę razem z Ziemi Mieleckiej, razem dla Ziemi Mieleckiej, razem dla nas z Ziemi Mieleckiej. Bo w tej chwili ten wasz system rządzenia szczególnie widać w mieście. Ja już to mówiłem, nie wszyscy słyszeli, a więc powtórzę, może pan wreszcie zrozumie. Pan prezydent miasto przejął ze 120 pracownikami, już jest ponad 150 i ciągle jest mało, bo ciągle są potrzebni ludzie do pracy. Myślę, że to merytoryczna to, co kolega radny mówił, żeby przełożyli te
sesję po to, żeby dalej dyskutować. Mało się to zdarzało w wcześniejszych kadencjach, żeby przełożyć, tak widzicie Państwo, koledzy, bo koledzy z drugiej strony siedzą, że jesteśmy do dyspozycji, że potrafimy z ludźmi rozmawiać i apeluję po raz kolejny. Nie bójcie się, a zagłosujcie, bo jeżeli dziś zagłosujecie przeciw, będziecie żałować za rok, żeście zagłosowali z nami. Dziękuję.